Yaba umna nesoweto madoda Masikiyebo masikiyele njabulo Masikiyebo masikiyele njabulo Matuta. Z czym wrócę, to jest trochę nie do przewidzenia dla mnie. Myślę, że z bagażem nowych doświadczeń. To jest ciekawe pytanie, bo jeszcze tam nie byłem. Z inną osobą. Aczkolwiek no nie wiem, co się stanie po 3 miesiącach. Ale podejrzewam, że wrócę odważniejsza? Na pewno wrócę jako zupełnie inny człowiek. Boję się, że zawsze będę chciał tam wracać. To będzie mój, no chyba taki najbardziej niezwykły wyjazd do tej pory. Takich warunków nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Jak modelka, że co chciałabym zmienić na świecie, chciałabym pokój i tak dalej, ale rzeczywiście jest to jedna z najważniejszych dla mnie rzeczy, żebyś był po prostu dobrym. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Okay, so first you have put your name and surname here and just sign it. It's about the research. Yeah. A bit like Boda Boda. Good. Najbardziej zaskoczyli mnie pacjenci. To, że z jednej strony chcą się leczyć i do pewnego etapu leczenia współpracują, a później przestają. I wydaje mi się, że polscy pacjenci dużo bardziej walczą o siebie. Tutaj rodzice też mniej walczą o swoje dzieci. Zajęło mi sporo czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Chociaż i tak się nie przyzwyczaiłam. Właściwie zajęło mi sporo czasu, żeby przestać reagować emocjonalnie na tę sytuację. Jedna z sytuacji, która mnie zaskoczyła, niestety bardzo smutnych sytuacji, był moment resuscytacji pacjenta, kiedy okazało się, że wiedza podstawowa dla nas w Polsce, dla nas nawet studentów medycyny, nie tylko już wykwalifikowanej służby medycznej, jest w ogóle praktycznie nieznana tutejszym medykom. Bardzo dużo pacjentów mamy takich z przemocą domową i jakoś tak nie zdawałam sobie może z tego sprawy, że będzie ich tak naprawdę codziennie ktoś. Kolejna kobieta pobita przez męża i która zostaje ze swoim mężem tylko dlatego, że ma z nim 5 dzieci i nie ma innej alternatywy. Obecnie tutaj w szpitalu nie ma żadnego psychologa, nie mogę z nikim porozmawiać, także to też jest dla nich trudne. Dużo emocji podczas pracy w szpitalu na pewno przysparza nam praca na porodówce. Przez to, że te porody są właśnie w tym roku płatne, a nie refundowane, trafiają często już matki w ostatniej fazie porodu albo z porodem z komplikacjami, co oznacza, że wtedy cały szpital, nawet w środku nocy, włącznie z nami, jest stawiony na nogi, żeby danej matce pomóc. I to wtedy tak naprawdę nie ma czasu, żeby czekać. Byłyśmy wsparciem dla jednej rodzącej kobiety, która była w naszym wieku. To było jej drugie dziecko, ale przeżywała ten poród bardzo ciężko. Widać było, że bardzo cierpiała. Chwilę później widzisz, jak już jest dziecko, które zaczyna płakać, które łaknie tego kontaktu z matką. Dochodzi do mnie, że po prostu w tym momencie zaczęło się czyjeś życie. Już sama przez chwilę musiałam usiąść, bo sobie zdałam sobie, kurczę, właśnie asystowałam w czymś naprawdę wielkim. Rewelacyjnym momentem było to, jak już z tym dzieciakiem podeszłam do tej matki i że ja byłam osobą, która powiedziała jej, jakiej płci jest jej dzieciak i ten uśmiech i to takie... I no po prostu ten wzrok to jedna z piękniejszych rzeczy, które tutaj doświadczyłam. No właśnie. No. Płakanie na zawołanie. Dzień dobry.
chłopiec, który wymagał leczenia bardzo intensywnego. Był problem z finansowaniem tego leczenia i koniec końców rodzice zdecydowali, że zabierają go do domu bez żadnego leczenia. I to był jedyny moment w szpitalu, kiedy właściwie cały personel, który go znał, przyszedł, żeby się z nim pożegnać i padły słowa, że najprawdopodobniej umrze. I nikt z rodziny, kto tam był, właściwie się tym nie przejął za bardzo, a my musieliśmy to dziecko zostawić. Zrozumiałem chyba, że trzeba mieć dużo pokory w stosunku do siebie samego tutaj, szczególnie tutaj, gdzie tak naprawdę jest dużo możliwości zdobywania praktycznej wiedzy, ale jednak trzeba znać w sobie chyba ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że to przekracza już moje możliwości i po prostu z pokorą do tego podejść. Do tej pory nie miałem takiej sytuacji nigdy, żeby pacjent, którym się opiekowałem, zmarł. Gdzie jakby byłem tego świadkiem w pełni i to jest na pewno takie najsilniejsze doświadczenie tutaj. Wierzę ci, bo on reaguje tam na Bze! 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 Z tamtej lepiej skuba, bo to jest 59 over 41. A jak źrenice? Nie, źrenice bez zmian. Powiedz mi, jak to widzisz, on jest zaintubowany. Ile mu podałeś? Bo ja myślę, że to jest to prawda, cały czas ma coraz niższe ciśnienie. Mam nadzieję, że zaraz zacznie. Rusza szczękę. Nie robi tak świadomie. Ze! Nie, pomoc tu naprawdę. Nie reaguje na to. Saturacja jest 39. Ciśnienie 148 na 71. Ciśnienie piękne, a saturacja 60. Nawet nie. Tak, ale dlatego, że nie odpychał przez kilka lat. He's not breathing. That's why we're breathing for him. Bo ten pan cały czas mnie pytał, czy on ma szansę przeżyć. No i to są pytania, które mnie dała odpowiedź. Tak. Bardzo mnie zrelaksowało po takich ciężkich przeżyciach. Jestem na pewno bardzo dotknięta tym pobytem tutaj, tak wewnętrznie, że widzę, jak wiele spraw się tutaj działo, takich delikatnych, kruchych, gdzie ja też się czasami czułam krucha i za mała na to wszystko, ale gdzie trzeba było zacisnąć zęby i coś zrobić. Mam też takie przemyślenia, że po prostu oni bazują na tym, co mają, mają głosy, więc śpiewają. Bardzo fajne było to, że jak poszliśmy na próbę chóru, ja śpiewać nie potrafię, a przynajmniej tak uważam, to fachoszuję jeszcze, nie chodź śpiewać z nami. No i wszyscy ładnie śpiewają i śpiewamy i tak dalej. I poszliśmy na jedną, drugą, trzecią próbę chóru i nikomu to nie przeszkadzało, że troszeczkę wychodziła poza ogólną harmonię. Przez to, że jesteśmy tutaj przez tyle czasu w tak trudnych dla nas warunkach, właściwie nowych, i wiele takich trudnych sytuacji mogliśmy razem przegadać i to nas chyba strasznie zbliżyło i że chyba najcenniejsze jest to właśnie, że byliśmy dla siebie wsparciem i to jest, kurczę, super. Właściwie przyjaciele okazali się super momentem, jednym dużym, trwającym 7 tygodni. Nie znaliśmy się jakoś super dobrze. No właściwie w dużej grupie potrafiliśmy się dogadać i znaleźć wspólny język. I właściwie wszystkie wspomnienia opierają się o to, że czułam się tu bezpiecznie i że czułam się zrozumiana.
piasek, brak wody. I Hakuna Matata. Ciepło, słońce, ludzie. Kolory. Radość. I zaskoczenie. Słońce, uśmiech i szpital. Pył, na pewno. Ludzie. I niepewność. To był lekki szok. Sama byłam zdziwiona. Taki szok kulturowy po przyjeździe do Polski. Przed wyjazdem do Afryki nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać, a po powrocie wreszcie mamy jakieś takie przekonanie, że ten projekt ma sens i może mieć jeszcze większy sens. Naprawdę można nie narzekać na dużo rzeczy, mimo że się ma dużo mniej niż my mamy. I no taka pokora to jest chyba też trochę, że po prostu cieszyć się z tego, co jest i żyć tym dniem codziennym i czerpać z niego jak najwięcej. Widząc śmierć w Kenii, po prostu zacząłem bardziej zdawać sobie z jej sprawę, że ona jednak jest wśród nas. I zacząłem więcej czasu spędzać z bliskimi. I to naprawdę jest duża różnica. Poza tym też czułem po prostu, jak ich mnie brakuje, kiedy nie było mnie w Polsce. I bardziej doceniłem to, co mam wokół siebie. No moje serce tam będzie, bo będzie z tymi ludźmi i będzie też z tymi miejscami, w których no jakoś przyszło mi się zmierzyć jako z moim nowym domem podczas bycia tam. Nie wiem, czego potrzebuję. Jakoś chyba siebie wewnętrznie przekonać i tak wewnętrznie uwierzyć, że coś zrobię, że to będzie miało jakieś no malutkie znaczenie. Na to się nastawiam. Bo nie będę zmieniać świata, ale że w tym jednym szpitalu dla tych kilku pacjentów, że to będzie miało jakieś znaczenie. Oh, yeah.